tym widokiem chciałbym Was zaprosić na film może z wycieczek takich grzybowych. Będzie troszkę różnych filmów powrzuconych, ale możecie sobie zobaczyć najnowsze znaleziska. Ty zobaczcie na ścieżce, jak pięknie sobie wyrosły. Jak widzicie, wszystko jest naturalnie, nic nie poustawione. Żeby Wam pokazać, że naturalnie, zobaczcie. Tego chyba żuki już zjadły. No. To będziemy chodzić i zbierać. Zapraszam na dalszą część filmu. Wiem, że lubicie różne ciekawostki. Tym razem Wam trochę pokażę. Pojawiły się u nas borowiki. Zobaczcie, jakie fajne. Wszystkie wzorcowe. Ale to nie jest jako cała ciekawostka. Zobaczcie. Przejdziemy troszkę dalej. Tu zobaczcie kolejne. I teraz. Zobaczcie to. Pomyślicie, ustawił. Ustawiłem? Nie ustawiłem. Po prostu takie te borowiki są. To jako ciekawostkę Wam pokazuję. Fajne skupisko borowiczków. No to tyle. Popatrzymy jeszcze. Zobaczcie, jaką rodzinkę trafiliśmy. Fajna. Wszystkie perłowe. Zobaczcie znalezisko Beatki. Najpierw może poczekaj. Może go tylko pokażemy. Zobaczcie. No po prostu. O, jakie widoki. A tam drugi. I to jest mistrzyni dzisiejszego dnia, która znokautowała tymi znaleziskami po prostu wszystkich. Piękne. Zobaczcie. A mówią, że grzybów nie ma, nie? No właśnie. Sergiusz, zobaczymy, co ty tam... O, a tu Sergiusz, proszę. Jest, nie? Jest piękny. Ale grucho. I tutaj mamy. I tutaj. I tutaj. No. No to widzicie, co można trafić w lesie. W takim niepozornym lasku. Tak. Kolejne, których nie ustawiłem. Zobaczcie. Też ciekawa grupka. Wszystkie rodzinnie, zauważcie. Starszy brat i młodszy. Starszy siostra i młodszy. I młodsza siostra. Tak możemy wymyślać. Wszystkie grupowo, zobaczcie. Moment, tylko przestawię. No, i popatrzymy jeszcze. Zobaczcie, jakie znalezicho. O tym znalezichu nam coś opowie nasza koleżanka Sabinka. Proszę, zapraszamy. Powiedz, co to jest. Żółciak siarkowy. Tak, żółciak siarkowy. Nie, no nie będziemy tutaj nad nim się rozczulać, bo ja już tego żółciaka Wam pokazywałem na jednym z filmów, ale... Chciałem tylko pokazać, jaki piękny kolorystycznie akurat ten się pokazał. No barwy pięknej. Na czym to? Na dębie. Na dębie akurat ten nam tutaj wyrósł. Na kikucie. A no właśnie, pokażemy Wam, że to jest... To już jest po prostu pozostałość po dębie, także to nie jest akurat jakiś żywy dąb. Tutaj macie obok ładniejsze.
Zobaczcie, jaki ładny teren. Nad jeziorkiem. I takie piękne żółciaki. Zobaczcie, jeszcze jak one się ładnie kolorystycznie. To nie jest akurat najgorszy, najstarszy żółciak, tylko bardzo świeży, mięciusieńki. Idealny na zbiór, na mielone. Tu wam jeszcze pokażę od spodu tego żółciaka. Zobaczcie. To, co was interesowało, jak on wygląda od spodu. Dobra. Idziemy popatrzeć dalej. No a dzisiaj ciekawostka, co znalazłem. Najpierw pokażę, a potem opowiem. Zobaczcie. Jak myślicie, co to jest? Zbliżę się do tych owocników. Mały, drugi, duży, że duży. Jest na razie, powiedzmy, że to są małe owocniki, ale troszkę większy. Ja już tego grzybka pokazywałem, ale bardzo dużego, a nie takiego małego. Jest to wachlarzowiec olbrzymi. W takim stanie mógłby być jadalny, bo jest mały, będzie miękki i nie będzie łykowaty, ani nie będzie gorzki. A stare będą twarde i niesmaczne. Nie jest już chroniony. Kiedyś był chroniony, od 2014 nie jest chroniony. Możecie zaobserwować. Mógłbym go zebrać, ale nie będę go zbierał. Chcę zobaczyć, jak te owocniki ładnie się rozrosną. Tu spójrzcie, to są poszczególne listki, które się rozrastają. On po prostu pięknie się rozrośnie. Tak samo tutaj. Spójrzcie. Wachlarzowiec olbrzymi. No, taka ciekawostka. Jeszcze kolejne. Możecie zobaczyć borowiki i troszkę lasu. Pokażę. Las musi być właśnie taki doświetlony. Nie inny. Dobra. Idziemy szukać dalej. A dzisiaj ze znajomymi jestem. Zobaczcie, jakie piękne ceglasie. Tu macie kolejnego malutkiego. A jeszcze wam pokażę, co najlepsze, taką grupkę. Bo wiecie, że ja lubię grupki wam pokazywać. Ceglasi. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka grupka. A taki piękny lasek. O, tam chodzą moi znajomi, których serdecznie pozdrawiam. Oni o tym jeszcze nie wiedzą, ale zobaczą to na filmie, bo oglądają mój kanał. Do usłyszenia, cześć, pa.